Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gra na planszy. Dzisiaj będziemy mówić o X-Men Bunt. O, prawie zanuciłeś tak jak trzeba. Du. X-Men Bunt Mutantów, lata 90. atakują. No dobra. Okej. Okay. O X-Menach będę mówić. Czujek? I windziarz. I teraz zadam Ci pytanie. Jak Ty się czujesz z X-Menami? Grant Morrison kiedyś napisał, że X-Meni to jest w zasadzie telenowela dla młodzieży i kiedyś podobały mi się obrazki i fabuły nie czytałem. Obrazki podobały mi się dalej, a jak zacząłem czytać fabułę właśnie Granta Morrisona, to stwierdziłem, że nie wchodzi. Ja pamiętam, byłem mega wielbicielem byłem X-Menów kiedyś. Uwielbiałem, większość postaci znałem, miałem tych komiksów od groma. Ej, przecież... Gdzie są moje komiksy, mamo? Ej, bo przecież cała ta marka opiera się na tym, że masz serię pomysłowych i wyrazistych postaci, które wszystkie fajnie wyglądają, wszystkie są charakterystyczne i mają jakieś fajne zdolności. I gdzieś tam pod spodem masz jeszcze wątek tego wykluczenia i walki o swoje prawa. I to wszystko się ładnie spina, ale wolę filmy niż komiksy. O, a kreskówka też była spoko. Ja komiks uwielbiałem. Teraz wczoraj byłem w bibliotece i pożyczyłem sobie kilka komiksów i kolega do mnie mówi: słuchaj, tam jest jeszcze taka, tam jest dużo komiksów, bo nie weszło mi na półkę, weź idź zobacz. I słyszałem, jak do koleżanki mówi: i nie weźmie nic. I poszedłem i przejrzałem wszystko i mówię: nie, stąd mnie nic nie interesuje. I to właśnie były komiksy z tejże serii, X-Menów i DC. Także tam dużo, DC na zasadzie, że leżały tam X-Meni, Marvelowskie i ten, ja nie lubię komiksów tego typu, zresztą wiesz, że... Znaczy to Siemców nie lubisz. Tak, nie lubię takich, sięgam sobie po nie z rzadkością i z nielubością. Natomiast bardzo lubię filmy, ja jestem fanem X-Menowskich filmów. X-Men 2, najlepszy film z X-Menami chyba. Lubię też o poszczególnych. X-Men 1 spoko, X-Men 2 bardzo dobrze, a później Days of Future Past i Logan. Logan, mega dobry. W ogóle wszystko z tym, że X-Menem jest bardzo dobre. W każdym razie, no dobra, ale ogólnie jakieś tam ciepłe mamy do tego, do X-Menów uczucia. Dlaczego? Dlatego, że o tym mówię, dlatego, że dużą tutaj część gry, tak jak w DC Building Game, to pojedynek superbohaterów w Polsce. Bardzo ważną częścią jest tutaj tematyka i ilustracje. To jest bardzo ważne, ważna część tej gry. I o ile tam mieliśmy takie, że to jest spoko, ale niektóre z tych postaci są mało znane i tak dalej, to tutaj mam większą jakby rozpoznawalność tego, z kim gram, kim to są te osoby. I wizualnie to jest całkiem spoko, aczkolwiek ja już chyba też jestem trochę już za stary na takie rzeczy. Znaczy, ja mogę patrzeć na ten zestaw postaci, który tutaj jest, tak przez okulary nostalgii i mnie na przykład bawi dalej, znaczy dalej mnie bawi ten głupkowaty kostium Wolverina, tak jak patrzę na niego z dystansu, ale już nie ma powrotu. Jakby w filmie miał tak wyglądać, to nie dałoby rady. No właśnie, to jest taki stary typ, nie? Nie, no bo to design jest zupełnie wzięty z lat 80-tych, 90-tych. No to z tych komiksów, które znamy właśnie. Nie? To jest żywcem wzięty z kreskówki tej z lat 90-tych. Jeśli dobrze pamiętam, to a komiksy to koniec 80-tych, Chris Claremont. No ale i w tak Polsce dalej, nie było, ale... w Polsce były po latach 90. No w każdym razie wizualnie to jest ok, ale już tego nie mam tego mocniejszego bicia serca. Wiesz, to nie jest tak, że okładka, patrz na okładkę, że nie miałem w ogóle czegoś takiego, że wziąłem kartę, żeby przeglądać, co to na nich jest. Po prostu jak mi dawałeś, to patrzyłem, co na tej karcie jest. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że przy DC Deck Building Game tam przeglądałem karty. Tam mnie to bardziej jakby wizualnie zachęca. Może dlatego, że cały czas chłopaki w bibliotece puszczają mi tego Batmana i twierdzą, że w końcu któregoś kiedyś polubię, nie? Ale te graphic novelsy, czy Scotta wszystko Snydera? Wszystko im pożyczają. No to Trybunał Sów jest spoko, a później można przestać czytać. Śmierć rodziny jeszcze. Uparli się, że mnie nawrócą na to. A ja czytam cały czas tą samą historię, nie wiem, o co w niej chodzi. Po co pisać tyle razy tą samą historię. Dobra, wracając do tutaj, wykonanie. Wykonanie tej gry jest takie, bym powiedział, uczciwe. Najfajniejsze chyba częścią są kostki. Kostki są spoko, nie boli, właśnie, fajne, znaczy fajne, niefajne.
Powoli przekonuję się z powrotem do idei tego, żeby w grach nie było figurek, tylko żeby były te tekturowe wycinane figurki na podstawkach, bo sprawia to, że gra jest 100 zł tańsza i ja szanuję takie rozwiązanie. A, jeszcze mam tu Bluebirda. Jest wspaniały. Blackbird, tak, przepraszam. Tak. Jest wspaniały. To może konkurować z drzewem Zewerdela o funkcjonalność. Ale jest mniejszy, jest wspaniały. Jest. No w każdym razie... Ale właśnie, ciągnąc ten wątek. Bardzo mi się podoba to, że gra może być... Nie musi kosztować... Bardziej eko. Nie chodzi mi o eko, chodzi mi o to, że mniej płacę za produkt i nie kupuję rzeczy, których nie potrzebuję tylko dlatego, że one w tym pudełku są, bo ja nie potrzebuję. Ty kupiłeś Marvel United po to, żeby kupić sobie 10 kilo plastiku. Nie, ja go kupiłem po to, żeby go sprzedać. I wiana dla córki. No, dobrze. Ja tak czekam, więc, czekam. Tak więc... Portal mnie wkurza, że wydaje polską. W tej grze nie potrzebuję... Ten jest miejsce na plastikowe figurki, ale ich nie ma i nie muszę płacić za te figurki, których nie potrzebuję, więc jest to dla mnie spoko. Ale wiąże się z tym inna śmieszna rzecz. W grze nie ma wystarczającej liczby podstawek dla wszystkich postaci, tylko trzeba je wyjmować z podstawek i wkładać i one się wtedy uszkadzają i to jest przykre. Można je w ogóle tam nie wkładać, bo to czy one tam będą stały, czy nie będą stały. To jest. Natomiast tak, ale mam takie pierwszy od dawna miałem takie poczucie, że tak bardzo ta gra nie wzbudza we mnie żadnych ani pozytywnych, ani negatywnych emocji, jeżeli chodzi o to, jak jest wykonana, jeżeli chodzi o ilustrację, o temat, który tam się znajduje. Dawno tak nie miałem. Ani mnie ziębi, ani grzeje. To mogła być gra o czymkolwiek tak naprawdę, jeżeli chodzi o tematykę. Wizualnie ona jest taka bardzo, nie chcę użyć słowa biedna, więc oszczędna. Są tam jakieś ilustracje, ale te ilustracje zajmują niewielki wycinek każdej karty. Jak koleżanka. No fajna, fajna. Sympatyczna. No, sympatyczna, to najgorsze to można powiedzieć chyba, tak? Sympatyczna koleżanka. No dobrze, no to w takim razie przejdźmy do mechaniki, no, którą znamy. Skąd inąd? Grał ktoś kiedyś w Znak Starszych Bogów, to jest taki prawie Znak Starszych Bogów. To jest rzucanie kostkami a la Dr. Knizia. Albo Richard Garfield, albo po prostu gra pierwszy Roland Wright to Yahtzee. No, tak czy siak. To jest gra oparta na mechanizmie kościanym, starym jak gry kościane. Ale powinniśmy zacząć od klimatu, bo to jednak jest gra reklamowana klimatem. To jest gra o tym, że jesteśmy sobie X-Menami, którzy walczą z globalnymi kryzysami, latają po całym świecie, wypełniając zadania, a w międzyczasie rozwiązując jakąś intrygę, która jest narzucona przez jeden z wielu scenariuszy, które znajdują się w pudełku. Jezu, jak go słucham, to brzmi lepiej niż to, co w środku jest. Wiesz, o co chodzi? To jest ale gra... nie zdradzaj oceny tak szybko. Nie. Chodzi mi, że gdybym ja miał opisać tę grę, to powiedziałbym, słuchajcie, to jest taka gra, w której będziemy mieć złoli albo jakieś dziwne rzeczy i musimy tego ponaparzać. A jakbym wszystko chciał być złośliwy, to jest gra, w której rzucamy kostkami i przypisujemy symbole do wyników. Symboli. Symbole do symboli. Jest. Ponieważ każda postać, w którą się wcielamy, ma pewien zestaw kostek, którymi będzie rzucać podczas wykonywania misji. I to jest klimat, bo są kostki, które służą do tego, żeby bić mocno, są kostki, które służą do tego, żeby wypadały na nich symbole DNA i są kostki, które służą do tego, żeby wypadały na nich iksiki. Mają różne rozłożenie ścianek. I uwaga, możecie się domyśleć, postacie, które w X-Menie są silniejsze, mają więcej kostek do bicia, te, które są sprytniejsze, więcej kostek do sprytu, więc tak to wygląda. Więc jest, w tym szaleństwie jest metoda, ma to tak, sens. Tak. I co do zasady, gra będzie wyglądała w ten sposób, że wybierzemy sobie jakiś scenariusz, który narzuci nam jakiś cel do realizacji. Na przykład będzie misja, którą musimy wykonać, albo mamy szukać jakiejś konkretnej karty gdzieś w elementach gry. Tak czy siak, mamy jakiś cel przed sobą postawiony. Oprócz tego mamy szkołę X-Menów, która jest trzema kartami, które leżą sobie na stole zawsze w każdej partii i tam możemy pójść, żeby wykonać jakąś akcję i się wyleczyć. I w zależności od liczby graczy wykładamy na stół pewną liczbę stosików kart kontynentów i co rundę pewną liczbę kart z tych stosików odkryjemy i tam będą jakieś kryzysy do zażegnania lub superzłoczyńcy do pokonania. I żeby
pokonywać super złoczyńców, to najpierw mamy sobie taką fazę niby worker placementu, w której gracze wysyłają swojego super bohatera na odpowiednią kartę i w momencie, jak wszyscy się rozstawią po planszy, to przechodzimy do realizacji, w której rzucamy kostkami. I teraz każda karta zadania ma na sobie zestaw symboli, które trzeba wyrzucić na kościach, żeby je wykonać. Na przykład mamy karta w Ameryce Południowej, ma dwa mini zadania na sobie. Ma na przykład, musimy wyrzucić zestaw krzyżyk, krzyżyk, trzy uderzenia i później oddzielne zadanie, powiedzmy DNA, DNA. Rzucamy kostkami, część kostek możemy sobie zachować, część przerzucić, to powtarzamy dwukrotnie i po kilkukrotnym rzucie kośćmi przyporządkowujemy symbole do wyników na przyporządkujemy wyniki do symboli na karcie i próbujemy wykonać jak najwięcej zadań. Jeśli mi się nie uda, to inny gracz, który poszedł na tę samą kartę, może próbować dokończyć to zadanie. Jeśli nadal się nie uda, dostajemy jakąś karę, która jest opisana na tej karcie. Jeśli udało nam się wykonać wszystkie części tego zadania, które były opisane na karcie, dostajemy jakąś nagrodę. A po co chcemy wykonywać zadania? Mamy sobie jeszcze taki wskaźnik wykrzykników, zagrożenia, ogólnie rzeczy dziejących się źle, który co rundę posuwa się o pewną liczbę pól, zależną od tego, ile takich samych wykrzykników widzimy na elementach gry. I na przykład możemy chcieć pójść na jakieś zadanie tylko po to, żeby odrzucić jego kartę, żeby nie było wykrzyknika, żeby zagrożenie nie rosło. Bo jeśli zagrożenie urośnie zbyt wysoko, przegrywamy. I gdzieś tam w trakcie gry musimy cały czas mieć na uwadze, żeby robić dokładnie to, czego wymaga od nas karta scenariusza. I kiedy wykonamy wszystkie zadania związane z kartą scenariusza, wygrywamy. Jak się bawiłeś? Znaczy, ja powiem tak, to się lepiej słucha, niż się to gra. Ja ci powiem, że to się lepiej gra, niż się czyta instrukcje, bo to w gruncie rzeczy jest bardzo prosta gra, w którą mógłby zagrać każdy, bo ona jest prościutka. Naprawdę ona jest poziomem skomplikowania na równi z Potworami w Tokio. To jest gra dla dzieci z pierwszych klas szkoły podstawowej. Ale instrukcja tej gry ma 25 stron. Tak, i ty pamiętam, jak pokazywałeś mi to, ja zastanawiam się, what? A ty mówisz, no bo tam są jakieś tam, jak coś wchodzi, to trzeba doczytać, coś tam, nie? Jak się bawiłem? Pamiętasz, pierwsza nasza rozgrywka, i to bardzo ważne. Po pierwszej rozgrywce mieliśmy takie poczucie, że jest bardzo łatwo i wtedy pomyśleliśmy sobie, a bo no, zagraliśmy na łatwym poziomie, więc było po prostu łatwo. Potem zagraliśmy na trochę trudniejszym poziomie i to, czy było trudniej, czy nie, to było dla mnie nieważne, bo dalej grałem taką samą grę. Mm-hmm. I potem zagraliśmy już grę w kilka osób, więcej, czterech osób, a kolejna partia tak była. Zagraliśmy na wyższym poziomie, przeżnęliśmy ją, a ja dałem mi takie same poczucie, dokładnie takie samo, jak grałem w tą pierwszą. Ale dla ścisłości, jeśli chodzi o skalowalność, to tutaj jest parę rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę. To jest gra o X-Menach, więc o drużynie, więc o rodzinie, więc o współpracy, jest to kooperacja. Więc ważnym elementem rozgrywki jest tutaj to, że jeśli pójdę z tobą na tę samą misję, to możemy sobie w jakiś sposób pomagać. Każda postać, którą mamy, składa się z dwóch kart. Mam kartę postaci z jakimś zestawem kości i mocą specjalną i kartę wsparcia z jakimś mniejszym zestawem kości i słabszą zdolnością specjalną. I jak idę na misję sam, to po prostu biorę pulę kości, która znajduje się na obu tych kartach i mogę użyć obu zdolności. Ale jeśli pójdę na misję z tobą, to możemy się wymienić swoimi kartami, żeby na przykład zmienić pulę kości, które mamy do wykorzystania. I to jest bardzo fajne rozwiązanie na papierze, które jest w duchu tego, o czym ta gra jest, ale nie skorzystaliśmy z tego. Ja przepraszam, że się śmieję, bo naprawdę ja się czuję tak, jak kiedyś jak pracowałem na uczelni i student, który za dużo nie umiał, próbował mnie przekonać, że umie i mówił trochę więcej, znaczy kwieciście mówił o czym... Nie, to jest inna zasada. To jest, obejrzałeś film, a później słuchasz analizy krytycznej tego filmu i zastanawiasz się, czy oglądałeś ten sam film. Nie, bo ja słucham tego i sobie myślę, naprawdę, to co Ciuniek mówi, to w teorii i ta gra tak wygląda, ta gra. Tak wygląda. To jest zaskakująco dobre połączenie mechaniki i tematyki. Ale. I teraz ja będę mówił ale.
Ale ta gra sprowadza się tylko i wyłącznie do tego, żeby rzucać kostkami i uzyskiwać jakieś konkretne wyniki. Używając słowa mechanika, odnosiłem się do tego wszystkiego, czy ta podstawowa mechanika kościana jest obudowana, czyli wsparcie i tam później jest... Wsparcie, tak, ta wymiana. Nie, bo jeszcze związki, przerzuty które można, tam są. Związki, które można tworzyć między postaciami i to, jak one współpracują później ze sobą, to wszystko na papierze mi się bardzo podoba, ale kontynuuj. Ja ci powiem tak, że no dokładnie, mam takie poczucie, że jest to po prostu turlanka, w której chcę dopasować sobie konkretne wyniki do konkretnych kart. Po piątej karcie mam już gdzieś czytanie, czy tam są jakieś flapy, czy nie flapy. Decyzje, które podejmujemy, są zasady przeważnie oczywiste, albo niwelujemy jakieś swoje straty. Wszystkie te rzeczy, które tam powinny chodzić, mam wrażenie, że one lepiej chodzą na papierze niż faktycznie chodzą. Co więcej, wygrana czy przegrana na tej grze jest mi totalnie obojętna na takiej zasadzie, że ostatnią partię, którą graliśmy w 4 osoby, przegraliśmy. Przez siebie ponoć przegraliśmy, tak przynajmniej twierdził. Kamil tak twierdził, że mogliśmy robić inne rzeczy, żeby się temu przeciwstawić. Być może mogliśmy robić inne rzeczy, ale na przykład na 4 graczy wyszła bardzo ciekawa sytuacja, w której ja chodziłem z Kamilem rozwalać jakieś tam rzeczy i ja wykonywałem rzuty i on nie miał już nic do zrobienia, bo moje rzuty były tak wybitne. I zawsze jak szedłem z nim, zauważyłeś, to tak się działo. No właśnie, on przestał ze mną chodzić w pewnym momencie, bo stwierdził, że chce, albo zabierał mi kości, żeby sobie rzucić jako pierwszy. Ale właśnie, to jest rzecz, która mnie naprawdę zszokowała w tej rozgrywce, bo... No nie wiem, jeśli gramy w grę kooperacyjną, to każdy do tego zwycięstwa musi się jakoś przyłożyć. Albo do porażki. Musi się przyłożyć. Ważne jest, że jak gramy w grę, to każdy powinien coś robić. I gra ma mechaniki, które sugerują, że na misję trzeba chodzić razem, żeby współpracować, żeby korzystać z wszystkich opcji, które w tej rozgrywce, w tej grze są. Jest tutaj pewne takie ryzyko, które ma sens, ale nie wiem, nie podoba mi się w realizacji i w odczuciach, ponieważ jeśli przeinwestujemy, to znaczy jeśli na jedną misję pójdzie 2 graczy i jeden z tych graczy wykona misję w całości, to drugi efektywnie traci kolejkę i w tej rundzie nie zrobi nic. I było to dla mnie szokujące. A dla naszego kolegi frustrujące. I ja rozumiem... Rozumiem, jaka idea za tym stała, że po prostu to jest gra o tym, że mamy ograniczone zasoby i chcemy je jak najlepiej zlokalizować w taki sposób, żeby zrobiły jak najwięcej. Ale no właśnie, kara za słabe ulokowanie zasobów to nic nie robienie i to mnie zabolało strasznie. Tak. Poza tym, ja mam takie wrażenie, że te historyjki, które tutaj są utkane z tych kart, są takie po prostu, no tak jak w komiksach. No, a to jest taki typowy komiks superbohaterski. One są takie... Z lat 60., bo to jak ta fabuła jest pisana, to po prostu Stan Lee z lat 60. by się nie powstydził. To jest poziom tekstu... To by było łatwiej, nie? To jest... Nie, to słuchaj, to jest... Poziom tekstów właśnie z tych starych kreskówek marvelowych, jak na przykład Silver Surfer krzyczał do mnie moja desko, albo profesor Xavier, zbierzcie się moi X-Meni. Patrick Stewart tak w filmach już nie wołał. Nie bez powodu. No, ja powiem tak, że nie wiem, dawno nie grałem w tak letnią grę. Na zasadzie ona mnie nie boli, mogę w to zagrać. Praktycznie cały czas byłem niezaangażowany, mimo że nie wciągnęło mnie to w ogóle. Nie czułem wyzwania, nie czułem... Ostatnią partię, jak przegraliśmy, to miałem takie poczucie, no przegraliśmy, no mogliśmy wyrzucić lepiej, nie wyrzuciliśmy, przegraliśmy. Nie miałem takiego poczucia, że ojejku, ale źle zagraliśmy, ojejku, ale mogliśmy lepiej zagrać albo coś innego zrobić, bo robiliśmy wszystko, wydaje mi się, najbardziej rozsądnie, jak mogliśmy zrobić. Ta tematyka mnie w ogóle nie ani ziębi, ani grzeje. I powiem wam szczerze, że dawno nie miałem takiej gry, w której jakbym miał skalę 1-5, bo takie skale są całkiem dobre, to dałbym mi taką idealną trójkę. Taka ani dobra, ani zła, ani chcę w nią grać. To by była dla mnie taka trójka z gwiazdką, a w normalnych warunkach trochę niżej, dlatego że już tłumaczę. Jeśli gra, a wszystko tak naprawdę rozbija się o skalowanie. Ponieważ jak gramy na 2 osoby... To połowa mechanik, która jest w tej grze, nie działa, bo większość mechanik najciekawszych opiera się na tym, że albo możemy wymieniać się kartami wsparcia,
albo gracze między sobą, postacie mogą zawiązywać pewne związki. I na przykład może być sytuacja, w której jeśli ja z windziarzem pójdę na tę samą misję, to będziemy mieli jakąś dodatkową premię. Ale coś w trakcie gry może nasz związek nadwyrężyć i wtedy kartę tego związku odwracamy na drugą stronę i od tej pory, pójdziemy razem ze sobą, to mamy karę. I ta dynamika bardzo fajnie działa, jak są trzy osoby przy stole i możemy się w tych parach zmieniać i coś kombinować. Trzy lub więcej. Do tego też dojdę. Jeśli mamy trzy osoby przy stole, to wtedy możemy się zamieniać w tych parach i to jest, to wtedy działa tak jak trzeba. Na dwie osoby te po prostu, na dwie osoby połowa rzeczy w tej grze nie działa tak, jak była zaprojektowana i to jest słabe. Jak gramy na trzy osoby, to działa najlepiej. Jak gramy na cztery osoby i o matko gra mówi, że można zagrać więcej, to pojawia się inny dramat. Ponieważ ta gra ma dokładnie ten sam problem, który miała lata temu Znak Starszych Bogów, czyli jak jeden gracz rzuca kośćmi, to reszta na niego patrzy i nie wiem, może rozmawia ze sobą albo sprawdza telefon. Jak gramy na 4-5 osób, to jest... jest sytuacja taka, w której ja siedzę i czekam, aż cztery inne osoby przerzucą kości i jak ta czwarta osoba wyrzuci dobrze, to może się okazać, że jeszcze na dokładkę stracę kolejkę, bo... Znaczy nie wykonasz ruchu w tej Nie powiedzmy. Wykonam ruchu. I to jest to jest encyklopedyczna definicja frustracji i to można wpisać. Frustracja. Znaczy, no dobra, ale utrata tury, bo to już dobrze. Mówiliśmy wcześniej o tym, że zdarzają się takie sytuacje, w której i w tej czterosłowej partii było bardzo częste, że nawet była taka sytuacja, że jeden z naszych kolegów po prostu chodził sam na misję, żeby coś rzucać kostką, żeby nikt inny nie mógł tej misji zrobić. A jak wychodziliście we dwóch, to Kamil szybko łapał kości, żeby nie zabrał. Pierwszy, dokładnie, nie? Więc tak. Najlepsza opcja, bo sam ale ciężko się dobrać tej gry. Tak. Sama ta łamigłówka kościana, szacowanie prawdopodobieństwa, to wszystko, ona działa. Bo działała już w wielu innych grach. Właśnie. I działa tutaj. Właśnie. I tylko, czym ta gra się wybija? Grafiką. Jeżeli lubisz takie klimaty. Jeśli lubisz takie klimaty. Nie, zastanawiam się, czy robi coś lepiej od Znaku Starszych Bogów i nie robi nic lepiej od Znaku Starszych Bogów. Może, jedna rzecz. Jeśli chodzi o to, co dostajemy w podstawce, w podstawowym pudełku, to ma więcej scenariuszy, z którymi możemy zagrać i o ile te trzy pierwsze scenariusze, które zagraliśmy, były prawie identyczne i nie różniły się zbytnio od siebie, to są scenariusze, które faktycznie, jak wiesz, zmieniają pole gry w jakiś taki bardziej ciekawy sposób. Więc, a tu jest, nie chciałbym oszukać, bo nie pamiętam teraz, 8 albo 9 scenariuszy jest do wyboru i to jest spoko, bo na przykład w Znaku Starszych Bogów jest 4 albo 5, tylko które są bardziej podobne ale do siebie. Ale tam jest chyba dodatków trochę, nie? Czy nie ma? Tak, są, dlatego mówi, dodałem tę gwiazdkę, podstawowa wersja. I do czego zmierzałem? Zmierzałem do tego, że to jest prościutka gierka, która technicznie rzecz biorąc działa. Jak ktoś jest uczulony na klimat Lovecrafta, to może pobawić się w to, aczkolwiek ja wolę Znak Starszych Bogów. Ale najlepszym wkładem osobowym do tej gry to jest granie solo na trzy postacie. Być może. Nie gram w grę solo, ty czasem zdarzać się. Więc... granie na trzy osoby też może być, ale granie na trzy osoby lub na jednoosobowo na trzy postacie. Wtedy działa tak, jak trzeba. Ja powiem tak, widzicie ten odcinek przejął całkowicie ciuniek. Więcej teorii ma na temat tej gry. Ja dawno nie grałem w grę, która, mówię, tak bardzo nie wywołała we mnie niczego. Ani złości, ani radości. Więc jest to dla mnie takie okrągluteńkie zero, takie naprawdę piękne zero. Nie chcę mieć tej gry. Nie polecę jej szczerze nikomu, ale też nikomu nie powiem, że to jest zła gra, bo nie jest. Po prostu jest nijaka. Mm-hmm. I chciałbym, żeby ona we mnie wywołała jakąś negatywną frustrację, żebym mógł się wyładować i powiedzieć, słuchajcie, ta gra nie chodzi, bo to. Nie, ta gra polega na tym, że rzucamy kostkami i chcemy dopasować te symbole. I jeżeli was to bawi, albo wasze dzieci, to kupcie sobie tę grę, bo to będzie... Dzieci to może bardzo dobrze bawić. Myślę, i dostaniecie papierowy samolocik. I dostaniecie taki tekturowy samolocik, na którym powinno się stawiać te figurki, których się tam nie stawia, bo to nie ma sensu. Więc myślę, że zagrałbym to z dzieckiem, chociaż nie zagraliśmy tego z moją córką, dlatego że wydaje mi się, że ona też już by powiedziała, że to jest za mało trochę dla niej, że niekoniecznie jej się to podoba. Więc nie, odpowiedź moja to jest nie, zeruteńko, takie piękniutkie zeruteńko. No.
No dla mnie też to będzie zero, bo ta gra mnie nie bawi i na więcej osób za długo trzeba czekać na swoją turę, która może nie nastąpić. A jeszcze taką po prostu wisienką na torcie jest to, że ktoś projektujący układ tej gry najwyraźniej był uczulony na symbole i duże czcionki, więc wszystko, co w tej grze mamy opisane, jest opisane bardzo malutkimi cyferkami. Jak na przykład mamy kartę, która mówi nam, a teraz odszukajcie kartę 21A i ułóżcie ją do gry, no to te literki, tak małych literek w żadnej innej grze nie widziałem. I inna rzecz. Ale symbol kości jest 10 razy większy. Czytelność tej gry jest pod względem tego, żeby tak szybko, wiesz, siedząc w moim rogu stołu i żeby rzucić okiem, to tam niewiele widać, bo na przykład jak mamy kartę zadania, to na karcie zadania mamy taką malutką ilustrację, na którą zasłaniamy najczęściej figurkami, które tam wysyłamy, bo muszą gdzieś stać na tej karcie, więc zasłaniają ilustrację. Mamy bardzo duży element, w którym mamy te symbole, tak, do których musimy dopasowywać wyniki. I mikro napis, co dostaniemy za sukces i co dostaniemy za porażkę. I to jest zawsze tekstowo wypisane, mimo że zazwyczaj to są rzeczy, które dałoby się symbolami jakimiś określić, bo to są zazwyczaj rzeczy standardowe. I tak jak na przykład w Znaku Starszych Bogów, to są nagrody i kary, to są duże symbole, które na pierwszy rzut oka widzę z daleka. To tutaj widzę, że gdzieś koło Grześka po tamtej drugiej stronie stołu leży karta, ale ja musiałbym pójść do niego albo go spytać, co na tej karcie. A to wydłużyłoby tą czas rozgrywki i twoje czekanie na kolejne. Musiałbym rozmawiać. Nie po to gram w gry, żeby rozmawiać z ludźmi, więc. Więc dla mnie. No to prawda, tak. To bez sensu. No dobra. Więc dla mnie to będzie też zero. No czyli dobry remis 0-0. W takim razie X-Meni bunt mutantów. To jest taka średnia gra w naszym mniemaniu. I o tej grze mówi dla was Czuniek, Windziarz, i dzięki, do usłyszenia w kolejnym odcinku.